Cześć, witajcie, Mateusz Jędraś z tej strony. Zapraszam na kolejny program Ale Prank, w którym przyzwyczailiśmy Was do tego, że sprawdzamy ludzi, no i wystawiamy ich na rozmaite, nietypowe, zaskakujące, a czasem niezręczne reakcje. I dokładnie tak będzie też dziś, bo będę miał pełne ręce roboty. Sprawdzimy, jak panie, a czasem i panowie reagują na zachwyt wielkimi melonami. Także to będzie bardzo soczysty odcinek. Jakie wielkie melony! Mogę dotknąć? Krępuj. Ojej! Panie zobaczą! Wow, jakie masz fajne melony! Mogę? Ekstra! Jakie wielkie melony! Wow! Piękne są! Jakie wielkie melony! Mogę dotknąć? Ojej, ale ładne, takie szorstkie, przyjemne! Ej, zobaczcie! Super, co? Chcesz dotknąć? Zobacz, jaki melon ekstra! No. Jak ci się go trzyma? Jakie melony! Chcecie zobaczyć? Melonik. Ta-da! Proszę bardzo, wspaniała kolorystyka, zobacz. Ładny, ładny. No, taki jędrny, prawda? Co myślisz o tym melonie, jakbyś go opisała? Fajny, fajny, ładna skorupka. Jakie melony piękne, mogę dotknąć? Piękne! Chcecie zobaczyć? Zobaczcie, jaki ładny melon. Wspaniały, co? Lubisz melony? Zajebiście lubisz melony? Tak. A chciałbyś dotknąć? Pani podejdzie, dotknie! Chce pani podrapać tego melona? Proszę bardzo, taki ładny, szorstki. No dobrze, piękny, piękny. I co pani o nim myśli? To jest ładny. Ładny? Tak. Chciałaby mieć pani takiego melona? Nie. Jezu, jakie wielkie melony! Piękne są! Piękny melon, prawda, że ładny? Jezu, jakie wspaniałe melony! Piękne są! Chcecie zobaczyć? Takie balszoje melony i linie balszoje melony. Jezusku, jakie piękne melony! Wspaniałe są! Co pani o nich powie? Prawda, że są wyjątkowej maści? Piękny melon, naprawdę. Polecam. Podoba się pani? Tak, bardzo mi się podoba. Może pan wycisnąć soczek. Melonika? Dzięki. Jak ci się podoba mój melon? Prawda, że ładny? Dorodny? Nie widziałam ładniejszego. Naprawdę? Boże, taki piękny komplement. A macie ochotę na kawę? Ale woli pan wielkie melony, takie naprawdę mięsiste, czy takie filigranowe? Jak... Niech pan dotknie. Nieprzejrzałe. Nieprzejrzałe melony? Takie młodsze, tak? Jezu, jakie masz piękne melony! Słucham? Piękne melony! Dzięki! O Jezu, jakie fajne melony! Zobacz! Ekstra, co? Świetne! Fajne, są. Nie? Co czujesz, jak je dotykasz? Przyjemne? Chcesz melona pomacać? Czuję. Czujesz te melony? Fajne są super. Te melony? Bardzo. Ekstra, bardzo. Co? Jakie rozmiary melonów lubicie? Wielkie takie? Masywne? Takie, co się nie mieszczą w jednej dłoni? Czy takie malutkie? Takie brzoskwineczki wolicie? Jezu, to są najpiękniejsze melony, jakie w życiu widziałem. Prawda? Bardzo ładne, ale to... A dlaczego? No bo takie ładne. Przyjemne w dotyku, może pani dotknąć, prawda? Jezu, jakie piękne melony! Jeden dla mnie? No, chce pani tego melona jednego? No, tylko już nie mam gdzie wziąć, następnym razem. Ja pani włożę tego melona w torbę. Co? Czy pani... Ja proszę mnie nie wkładać. O matko, jakie wspaniałe melony! Przepraszam. Ale pani... Co? Spieszę się. A nie ładny melon? Bardzo ładny. Prawda, że przykuwa wzrok? Porządku. Pani woli takie wielkie? Czy raczej... Tak... Nie, nie przepadam za melonami nie? Generalnie. Dlaczego? Ja bardzo lubię. Nie, ja właśnie nie. Lubię i patrzeć, i dotykać. Koniec!
koniec dzisiejszego odcinka programu Ale Prank oznacza, że wreszcie wygłodniała ekipa może zatopić usta w tych soczystych melonach, a ja się cieszę, że moja twarz nadal wygląda znajomo, bo liczyłem się z tym, że może się to nie skończyć dla mnie dobrze i ktoś postanowi bronić czci swoich melonów, no i moja twarz będzie wyglądała właśnie jak taki arbuz. No ale jest jak jest, cieszę się, także kończymy program Ale Prank. Kobiety najwyraźniej w Polsce są przyzwyczajone do obcowania ze swoimi melonami, co mnie bardzo cieszy, a Was zapraszam na kolejny program Ale Prank już za tydzień.